chcę zadać pytanie, bo zauważyłem ponad 2 lat w mediach pojawiła się taka inicjatywa podająca się za inicjatywę patriotyczną, prawicową. Mianowicie chodzi mi o tą związaną z waszym byłym kolegą Marianem Kowalskim iść pod prąd. Chciałbym, właściwie mam jedno pytanie, w którym bym zadał 2 pytania. Mianowicie chodzi mi o to, jak Ruch Narodowy ma stosunek do tej inicjatywy. A drugie pytanie, jak wygląda relacja obecna między wami a Marianem Kowalskim? Zacznę może od relacji z Marianem Kowalskim. Współpraca polityczna skończyła się w 2015 roku, kiedy Marian Kowalski zrezygnował z członkostwa w partii. I od tamtego czasu jakieś tam pojedyncze, osobiste kontakty były, jeszcze w 2016 roku, ale zainteresowania już pracą, jakimiś bliższymi relacjami ze strony właśnie Mariana Kowalskiego nie było, w związku z czym po prostu w tej chwili tych relacji nie ma. To jest odpowiedź na pytanie o Mariana Kowalskiego, natomiast jeżeli chodzi o inicjatywę Idź pod prąd, to jest, na ile się orientuje, osobista inicjatywa pana Chojeckiego z Lublina. My z tą inicjatywą nie mieliśmy chyba nigdy nic wspólnego. No i też nie zamierzamy, ponieważ prezentowany w niej program czy styl wypowiedzi nie jest tym, z czym chcielibyśmy, żeby był kojarzony Ruch Narodowy. I wiemy też, że jest to podszyte w tle gdzieś pewnymi koncepcjami religijnymi. Pan Chojecki stworzył swoją własną organizację religijną, która jest czymś w rodzaju jakiejś odmiany, jeśli ja to dobrze rozumiem, protestantyzmu, która promuje coś, co on nazywa biblijnym chrześcijaństwem. Ja osobiście jestem katolikiem należącym do Kościoła rzymskokatolickiego i uważam, że pełnia prawdy jest w Kościele katolickim, a nie w żadnych małych grupach protestanckich czy odpryskowych od jakichś nurtów protestanckich. Więc także z tego powodu myślę, że po prostu tutaj nie ma żadnych związków pomiędzy nami. No i poza tym jest to grupa bardzo mocno kadrowa, jest to po prostu w sumie kilka osób. Tam wokół tego powstała partia. Natomiast z tego co wiem, to panowie zanim dobrze tą partię rozwinęli, to już się podzielili. Ja po prostu zachęcam wszystkich, którzy śledzą takie inicjatywy, do krytycyzmu, do samodzielnego formułowania sądów i do angażowania się jednak w większe organizacje ogólnopolskie, które zapewniają możliwość odniesienia jakichś realnych efektów w życiu społecznym. Natomiast tak to jest w życiu społecznym i w życiu politycznym, że zawsze znajdą się grupy, które będą mówić rzeczy trochę podobne, ale bardziej, ostrzej, mocniej, prawda, niektóre postulaty będą doprowadzać do jakiegoś, nawet powiedziałbym, absurdu niekiedy, czasem dopatrywać się zagrożeń tam, gdzie my ich może nie widzimy. No, na tym polega życie społeczne, że jak komuś się nie podoba Ruch Narodowy, to może zawsze założyć swoją własną organizację i takich pomniejszych organizacji jest naprawdę wiele. Cóż, każdy pracuje na swoje własne nazwisko i na swoją własną organizację. Jedno pytanie się z tym związane na szybko chciałem zadać, bo oni tam takie blednie wygadywali, że Ruch Narodowy jakby popiera inicjatywę takiego współpracy gospodarczej z Chinami. I gdzieś tam się jeszcze pojawiła informacja, że no, ten jedwabny szlak i to wszystko, co właściwie dla Polski mógłby się zupełnie nie opłacać w wymianie handlowej, bo co my możemy im zaoferować, a co oni nam. To wiadomo, jest duża rozdźwięk między tymi bardzo duży. I czy to jest, jak Ruch Narodowy jest ustosunkowany właśnie do tej wymiany gospodarczej z Chinami, do tego jedwabnego szlaku, jak do tego podchodzicie? Po pierwsze zacznijmy od tego, że nie jest prawdą, iż my wydawaliśmy kiedykolwiek jakieś stanowisko dotyczące bezpośrednio Chin. W tej grupie, o której pan wspomniał, jest swego rodzaju fobii antychińskiej, opierającej się również na pewnej doktrynie, to znaczy doktrynie proamerykańskiej i idei antykomunistycznej. Więc Chiny w optyce tej grupy są państwem komunistycznym, bez dostrzeżenia, iż ten obecny stan ustroju chińskiego w wielu wymiarach ma znacznie więcej wspólnego z kapitalizmem niż z komunizmem.
Co oczywiście nie zmienia faktu, że Chiny nie są państwem wolnym, w sensie wolności takiej, jaką pojmujemy w świecie zachodnim. No ale, jak mówię, komunizm to jest w Korei Północnej, w tej chwili w Chinach jest rodzaj takiego, powiedzielibyśmy, sterowanego kapitalizmu państwowego, tak bym to raczej ujął. Druga rzecz to jest oczywiście ten taki jednostronny proamerykanizm. I teraz myśmy nigdy żadnego prochińskiego stanowiska nie wydawali, natomiast ta pewna propaganda przeciw nam rozwijana była na bazie jednego zdjęcia ze spotkania w Warszawie. Kiedyś na kolacji w Warszawie się spotkaliśmy z profesorem Song Hongbingiem. To jest chiński ekonomista i autor książki, jeśli dobrze pamiętam, Wojna o pieniądz. I po prostu ten profesor gościł z odczytem w Warszawie ze względu na jego międzynarodową sławę, popularność. Zostaliśmy też przez organizatorów, przez wydawcę zaproszeni na taką kolację i wzięliśmy w niej udział, rozmawiając między innymi o tym, jak on patrzy na międzynarodowy system. No właśnie, w oparciu o tą chyba kolację. I w oparciu o tą kolację później zaczęła być rozwijana propaganda, że my tutaj jakieś specjalne widzimy relacje z Chinami. Rozmawiać trzeba ze wszystkimi. Jeżeli się człowiek zajmuje polityką, to rozmawiać trzeba i z Amerykanami, i z Chińczykami, i z Węgrami, i z Irlandczykami. No naprawdę ze wszystkimi, dlatego że polityka polega na tym, żeby się dobrze orientować w tym, co się dzieje na arenie międzynarodowej. I wiadomo, że dobrej orientacji nie zapewnia czytanie gazet. Tylko czytanie gazet, ale również rozmowy nieoficjalne. Więc to tyle. Teraz kwestia jedwabnego szlaku. Jedwabny szlak to jest pewne hasło, które może być wykonane w bardzo różny sposób lub niewykonane wcale. Wydaje mi się, że w tej chwili staje się jasne, że postulaty realizacji jedwabnego szlaku, przynajmniej z udziałem polskim, będzie przeciwdziałanie, czy będą paraliżowane przez Amerykanów. Był to pomysł zdyskontowania tranzytowego położenia Polski i uruchomienia alternatywnego dla dróg morskich lądowego szlaku transportu dóbr z Chin do Europy. I oczywiście jest to infrastrukturalnie mega skomplikowane.